Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się naprawą telefonów. Chciałbym przedstawić kilka sposobów demontażu. Na początek Sony Ericsson. Całkiem sprawny. Otwieramy. Następnie kładziemy go na podeście. Bierzemy śrubokręt udarowy i otwieramy obudowę. Niestety bardzo ciężki model. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Jak mi przykro. O, jest. Dostaliśmy się do wyświetlacza, jest niezły. Mało czytelny, ale kogo to interesuje? No nic. Kolejny Sony Ericsson. Jest całkiem, ale niestety nie działa. Ponownie sprawdzamy giętkość. Jest dość giętki, można łatwo zgiąć obudowę. O. Mamy wyświetlacz na wierzchu, ale jakiś kruchy jest. No nic, tego nie będziemy traktować śrubokrętem. O, to jest model warty uwagi. Nokia 1600. Częściowo rozebrana i pogryziona przez kogoś lub dotknięta elementem gorącym. Tu śrubek nie ma, więc jest obudowa na wierzchu, klawiatura jest niezła, ale też nikogo nie interesuje, więc może być tylko i wyłącznie tak. Kolejny Benku Siemens. Oto jest naprawdę model sprzed naszej ery. Tu jest coś ciemnego. Sprawdzimy innym narzędziem, bo tylko takie pod ręką. No, nie jest nawet zbyt skomplikowany. Niestety w tym modelu także nie działa wyświetlacz. Niedobrze. Się nim dalej zajmować. Mamy w tym momencie Nokia. Nokia jest model N97. To już flagowy, jak na tamte czasy model. Sprawdzimy. Giętkość jest ok. Więc przystąpimy do dekonstrukcji. O tak. Mamy łącza na wierzchu. Wyświetlacz schodzi bez większych oporów. Och, tu jest klawiatura. Tak bardzo mi przykro, że muszę to zdemontować, ale nie ma wyjścia. Dostaliśmy się do wyświetlacza. Widoczne nieliczne pęknięcia. Jest płyta główna, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. I więcej kurwa nie będę się takimi rzeczami bawił.